biała czapka, ludzka krzywda. Tak często mówi się o policjantach pełniących służbę w ruchu drogowym. Jak ty, wieloletni policjant tej właśnie służby, odnosisz się do tego bardzo krzywdzącego i stereotypowego określenia? No, nie zgadzam się z tym powiedzeniem. Uważam, że tak naprawdę to sami kierowcy robią, popełniając te najczęstsze wykroczenia w ruchu drogowym, to sami sobie szkodzą. Natomiast my staramy się, żeby ci kierowcy przestrzegali tych przepisów, także oni wyrządzają sobie tą największą krzywdę. Służba w ruchu drogowym to jest cały odrębny dział, to w ogóle jest inna galaktyka, jeśli chodzi o służbę policyjną, zupełnie odrębne, można powiedzieć, przepisy, odrębna specyfika tej służby. Od czego trzeba zacząć? No, chcesz wstąpić do policji albo jesteś już policjantem. Jakie predyspozycje, jakie umiejętności czy jakie swoje pasje życiowe mogą ci pomóc w tym, aby być dobrym policjantem ruchu drogowego? No, na pewno zauważyłem taką tendencję, że młodzi ludzie, którzy przychodzą, a szczególnie są to ludzie po szkołach, zespołach, na przykład szkół mechanicznych, tak, gdzie mają już kontakt z tymi pojazdami, bądź osoby, które są pasjonatami jakiejś motoryzacji, potrafią już pewne elementy tych pojazdów nazywać, co gdzieś przydaje się przy obsłudze zdarzeń drogowych. Także to już jest ten taki pierwszy czynnik. No, przede wszystkim zainteresowanie też przepisami, tym, co się w ogóle dzieje w motoryzacji. To nie jest tylko praca na ręcznym mierniku prędkości, to jest służba na motocyklu, to są zabezpieczenia imprez sportowych, uroczystości państwowe, zgromadzenia, infrastruktura, poprawa bezpieczeństwa. To jest ogrom tutaj działu, jeżeli chodzi o ruch drogowy. No właśnie wspomniałeś o motocyklach. No, wśród naszych słuchaczy, czy wśród osób, które na co dzień uczestniczą w ruchu drogowym, jest całe mnóstwo wielbicieli jednośladów. Czy jak to właśnie potem wygląda? No, chcesz być policjantem pełniącym służbę na motocyklu policyjnym. Jak to wygląda? Przychodzisz do policji, nie wiem, czy zdobywasz specjalne uprawnienia, jakiś jest kurs pod tym kątem? Jak to wygląda? Trzeba posiadać kategorię na motocykl. Później zdaje się taki wewnętrzny w jednostce egzamin, to jest, robi się uprawnienia na kierowanie pojazdem przywołanym i tak naprawdę można tym pojazdem już jeździć, tak? Ale dalej podnieść te kwalifikacje w tym kierowaniu, no, oczekuje się na kurs specjalistyczny w szkole w Legionowie. Ja kończyłem akurat ten kurs w Legionowie i do dzisiaj uważam, że jest jeden z lepszych kursów. Powiedziałeś o jednym kursie, ale na przykład no nie ma takiej możliwości, że ktoś przychodząc z cywila, ktoś niedoświadczony potrafi obsłużyć na przykład miejsce kolizji, zdarzenia drogowego. Wiadomo, że praktyka czyni mistrza, ale są też kursy, które przygotowują cię do tego, żeby właściwie obsłużyć miejsce zdarzenia, prawda? Tak, no w tej chwili kursy specjalistyczne w ruchu drogowym podzielone są jakby na etapy. Pierwszy jest to taki etap ogólny, a później jest jakby już kurs specjalistyczny. I tam właśnie między innymi jest praca na mierniku prędkości, jest obsługa zdarzeń, jest ręczna regulacja ruchem drogowym. To są już takie kolejne etapy. Czyli każdy taki etap powoduje to, że stajesz się coraz bardziej doświadczony, chociaż wiadomo, że to doświadczenie najbardziej przychodzi z każdą kolejną służbą, tak jak wspomniałeś, no bo doświadczenia nic nie zastąpi. Tak, no nic nie zastąpi tego doświadczenia, tej pracy, tego rytmu takiego obsługi tych zdarzeń, no nic tego nie zastąpi. Masz już tych lat za sobą sporo, bo 25. Zaczynałeś, znamy się, nie będę tutaj ukrywał, znamy się też prywatnie od czasów jeszcze licealnych. Zaczynałeś od samego dołu, jeśli chodzi od samego początku, czyli od tych podstawowych zadań, jakie pełni policjant ruchu drogowego. Powiedz mi, jak sobie radziłeś? No, przez te 25 lat nazbierało się tych sytuacji traumatycznych, bo chyba nikt inny w policji, jak policjanci ruchu drogowego, mają styczność z tymi dramatami, które dzieją się każdego dnia na polskich ulicach, prawda? Tak, no tych dramatów ludzkich, można powiedzieć, w swojej karierze naprawdę przeżyłem dużo, no kilkaset, można powiedzieć. I jakby ktoś mnie dzisiaj zapytał, czy coś pamiętam, to doskonale większość z tych zdarzeń pamiętam. Jak sobie można radzić na miejscu zdarzenia? No przyjeżdżasz na miejsce tragedii, gdzie jest wypadek, jest potworny chaos, na miejscu są inne służby. No są te ofiary, wiadomo, pojawiają się ogromne emocje, a ty musisz je wyłączyć, prawda, bo trzeba to wszystko udokumentować. Można powiedzieć, że są te wszystkie czynniki, które tutaj wymieniłeś, że to przychodzisz czasem, trzeba się wyłączyć. No różne, no nie da się tak tutaj dokładnie, bo każdy wypadek jest inny. Bardzo to przeżywamy, większość policjantów przeżywa, gdy mamy tutaj tragedię, gdzie są te tragedie związane z dzieciakami. No,
ciężko, naprawdę ciężko się pracuje na miejscu tych zdarzeń, ale pomagają nam też tutaj psychologowie. Też mamy tak właśnie te szkolenia na tych kursach podstawowych. Też są prowadzone właśnie, jak postępować w takich przypadkach, jak prowadzić miejsce zdarzenia, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Bo to też niejednokrotnie my powiadamiamy o tych najbardziej przykrych incydentach, też powiadamiamy rodziny, jako my funkcjonariusze ruchu drogowego. Ale to też są odpowiednie szkolenia. Tak mówiąc żartobliwie, wasza praca zawsze spotyka się z zadowoleniem 50% uczestników zdarzenia drogowego. No bo mamy kolizję, przyjeżdża na miejsce wezwany patrol ruchu drogowego, no i mamy jedną osobę, która jest sprawcą, jedna osoba, która jest pokrzywdzonym. No i sprawca dostaje mandat, więc wiadomo, że zawsze będzie niezadowolony. Jak sobie radzicie na miejscu zdarzeń, gdzie pojawiają się wielkie emocje, ale dochodzi do kolizji, przyjeżdża na ulicę ruchu drogowego i musi to wszystko ogarnąć, a jeszcze kogoś ukarać, to już w ogóle chyba robi się strasznie, prawda? Tak, no robi się strasznie. No, sytuacje są różne, naprawdę są różne od prostej kolizji, gdzie jest tam jakieś najechanie na tył poprzedzającego przejazdu. Przyjeżdża patrol, rozmawia z jednym i z drugim uczestnikiem. Jeden uczestników przyznaje się, nie ma tutaj żadnych problemów. Jest, można powiedzieć, taka przyjemna i szybka kolizja do obsługi. Ale rzeczywiście, gdy jeden z uczestników nagle zaczyna wątpić w relacje policjanta, że to tak nie do końca, że on czytał przepisy i doskonale wie, że to nie jest jego wina. Ale ja zawsze tutaj powtarzam swoim policjantom, których szkole przeprowadzam odprawy z nimi, tak naprawdę, jeżeli obywatel na miejscu kolizji nie zgadza się z funkcjonariuszem, to wcale tego mandatu na miejscu nie musi przyjmować. Ma do tego całkowite prawo, odmawia przyjęcia mandatu. Wtedy policjanci zbierają wszystkie materiały, które mają na miejscu zdarzenia i kierują wniosek o ukaranie do sądu i tam zostanie kierowca ewentualnie rozliczony. No właśnie, bo chciałbym, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Taka trochę moda zapanowała na kłócenie się z policjantem na środku ulicy, gdzie są te emocje, gdzie wszystko jest tak na świeżo. A przecież to, co powiedziałeś, jest bardzo ściśle określona procedura. Każdy z nas, każdy, kto popełni wykroczenie, ma prawo nie zgodzić się z rozstrzygnięciem policjanta. Wówczas sporządzona będzie dokumentacja i sprawa już na spokojnie, może nawet z prawnikami, z biegłymi, będzie rozpatrywana oczywiście w sądzie. Więc nie ma tu zupełnie potrzeby krzyczeć na policjanta, odgrażać mu, straszyć. Tutaj jeszcze raz mówię, jeżeli obywatel nie czuje się winny tutaj tej kolizji drogowej, nie musi tego przyjmować mandatu, ma do tego zupełne prawo. Bo zdarzają się takie sytuacje, prawda, że policjant, który przyjeżdża już po fakcie, prawda, ma tylko relacje dwóch stron, może na podstawie tego, co zastał na miejscu, stwierdzić winę na przykład kierującego X, gdzie po jakimś czasie w toku już czynności pojawi się na przykład jakiś monitoring, który całkowicie zmieni postrzeganie danej sytuacji, prawda? Oczywiście, mówię, to nie są kolizje tego typu, najechanie na tył poprzedzającego pojazdu, ale to jest szereg innych zdarzeń. Powiedz mi z perspektywy swojej, 25 lat, dał ci możliwość rozwoju, awansu? Najlepiej, żebyś sam o tym powiedział, trochę się pochwalił, no bo jesteś jednym z tych przykładów ludzi, którzy swoją ciężką pracą i kompetencją, no można powiedzieć, dotarli na szczyt swoich, że tak powiem, swojej drogi. Tak, no z perspektywy tych 25 lat to troszeczkę też jestem sam zdziwiony, że zaszedłem tak daleko, bo przychodząc w latach 90. to nie spodziewałem się, że zostanę naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego. Zaczynałem rzeczywiście od zwykłego, tak można powiedzieć, zwykłego policjanta, który jeździł w patrolu i tak naprawdę jeździłem w patrolu 13 lat. Większość czasu spędziłem w zespole obsługi zdarzeń drogowych i to było takim moim konikiem, można powiedzieć, ta obsługa tych zdarzeń drogowych. W tym dziale ruchu drogowego czułem się najlepiej. Tutaj spędzałem sporo czasu. Tych zdarzeń naprawdę obsłużyłem mnóstwo. Do dzisiaj, można powiedzieć, też większość z tych zdarzeń takich najbardziej ciężkich to pamiętam. Potem objąłem stanowisko specjalisty Wydziału Ruchu Drogowego. Zajmowałem się też infrastrukturą, innymi rzeczami. Później zostałem kierownikiem wydziału, zastępcą wydziału i na koniec, można już powiedzieć, naczelnikiem. Także przeszedłem cały szczebel struktury Wydziału Ruchu Drogowego tutaj Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Czy właśnie ta droga, którą ty pokonałeś, no można powiedzieć, no od przedszkola do Opola, czyli tak, od takiego właśnie policjanta całkowicie nieopierzonego aż do
no do przełożonego. Wpływa na to, jakim jesteś przełożonym. Czy ty teraz, kreując tą politykę kadrową, mając pod sobą policjantów, których obserwujesz na co dzień, jak pracują, jak służą, jakie posiadają predyspozycje, czy również umożliwiasz im robienie takiej właśnie drogi zawodowej, jaką ty miałeś szansę od swoich przełożonych? Tak, ja lubię w młodych ludziach odkrywać pewnych zalety, które są przydatne, a mogą być nawet przydatne w innych wydziałach, bo niejednokrotnie już tak zdarzało, że byli u mnie funkcjonariusze, którzy dzisiaj już pracują w innym wydziale, tak? Ale po części jest jakby dalej związana praca z ruchem drogowym, bo są to osoby, które przeszły do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego i zajmują się tam obsługą wypadków drogowych. Są osoby, które przeszły gdzieś do wydziałów kryminalnych. Zaczynali u mnie w wydziale. Praca w ruchu drogowym wiąże się nieustannie z kontaktem z ludźmi, prawda? Czyli musisz potrafić rozczytywać ludzkie charaktery, koić jakieś emocje i to jest znakomita chyba szkoła do też służby w innych pionach, prawda? Oczywiście, też mamy szereg dokumentacji. Ta początkowa dokumentacja, która się gdzieś wytwarza w ruchu drogowym, powoduje to, że policjant, który ma możliwość przeniesienia się do innego wydziału, na przykład Wydziału Dochodzeniowego Śledczego, łatwiej mu tą pracę później tam wykonywać. No właśnie, bo tak jak powiedziałeś, możesz być policjantem pełniącym służbę w Wydziale Ruchu Drogowego, będącym tych, których na co dzień widzimy w białych czapkach na ulicy, stojących z miernikami prędkości, czy też mierzących, robiących pomiary na miejscu zdarzenia, ale również możesz być takim policjantem, można powiedzieć, ruchu drogowego, ale w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym, gdzie już pracując za biurkiem, już niekoniecznie w mundurze, ale zajmujesz się już tak procesowo wypadkami, tak? Tak, oczywiście. No, też już mam takich, można powiedzieć, swoich wychowanków, którzy zaczynali u mnie, a teraz doskonale właśnie się sprawdzają w tym wydziale. I to chyba też bardzo pomaga, prawda, że czujesz tą robotę, która jest taka bardziej skomplikowana, bardziej wymagająca wgłębienia się w momencie, kiedy masz to takie doświadczenie, tą podbudowę praktyczną, prawda, z ulicy. Tak, ja mówię, ja bardzo lubię swoje doświadczenie przekazywać tym moim młodym funkcjonariuszom, bo wydział w ostatnim czasie został bardzo odmłodzony i można powiedzieć, jest jakby tak nowe pokolenie i tu jeszcze jest taka ciężka praca przede mną, żeby ci policjanci jakby jak najbardziej ich tutaj wykształcić w kierunku właśnie tej pracy. Czy nigdy nie myślałeś o tym, żeby służyć gdzieś indziej, nie wiem, być dzielnicowym w prewencji, być kryminalnym? No, możliwości policja daje wiele, a ty związałeś się na dobre i na złe z białą czapką. Nie, tak właśnie z perspektywy patrzę, że cieszę się, że trafiłem do tego ruchu drogowego. Ta praca podobała mi się pod każdym i podoba mi się pod każdym kątem, że nie ma takiej monotonii, że naprawdę ten każdy dzień był inny. Zabezpieczenia, zwykłe kontrole, no mnóstwo naprawdę tych rzeczy, bo ruch drogowy, to cały czas przypominam, to nie jest jedna działka, tak? To są kontrole, to jest obsługa zdarzeń, to są zabezpieczenia, to jest mnóstwo innych rzeczy do roboty. Rozwiejmy może jeden mit. Ile procent otrzymuje policjant nakładający mandat na kogoś na ulicy? No bo krążą takie mity, że policjanci specjalnie polują na tych ludzi, żeby potem dostać od tych mandatów jakieś prowizje, procenty, czy jeszcze inne jakieś apanaże. Nie ma, bo nie ma tutaj żadnego procenta. To zawsze jest mity rzeczywiście, który gdzieś tam przez te lata się ciągnie. No nie ma, te pieniądze wpływają do budżetu państwa, tak? Mandat jest wpłacany i policja nie otrzymuje z tego żadnych procentów. Wiele jest stron internetowych, wiadomo, mamy multimedialny świat, który goni za informacją, w których na bieżąco możemy śledzić to, co dzieje się na polskich ulicach. Często zdarzają się tam również relacje z miejsc zdarzeń drogowych, z wypadków, z tragicznych sytuacji. No i to, co się dzieje pod spodem, czasami w komentarzach przechodzi ludzkie pojęcie, ludzie potrafią napisać, co im ślina na język przyniesie, jak ty, jako policjant, który zna tę sytuację, no, z pierwszej ręki, był wręcz na miejscu, jak ty postrzegasz takie właśnie komentarze internautów? Ja nie ukrywam, często również przeglądam prasę, czy to zarówno tą tradycyjną, jak i również tą w internecie, dużo czytam to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowego, to nie tylko tutaj jakby mój rejon, ale również całej Polski. I no, powiem szczerze wprost, no, denerwuję się, bo już niejednokrotnie miałem taką sytuację, gdy ja byłem u siebie na miejscu jakiegoś zdarzenia drogowego i tak naprawdę to ja wiem, jak dokładnie wyglądał cały przebieg tego zdarzenia, co tam się wydarzyło, a potem czytając takie wpisy,
sytuacja jest przedstawiona no, całkiem w inny sposób. Dlatego to jest mój nawet apel, mając taką możliwość, jeżeli nie wiemy, tak, jeżeli nie wiemy, jak w ogóle doszło do zdarzenia, nie komentujmy tego, nie oceniajmy, nie wskazujmy od razu sprawcy, tylko pozwólmy tym ludziom, którzy zajmują się tymi wypadkami, tymi zdarzeniami drogowymi, pracować w tym zakresie, tak? To oni przedstawią ewentualny zarzut, to oni ocenią sytuację, a nie obywatel, który komentuje jakieś zdarzenie w internecie. Bo wydaje mi się, że czasami przy każdym zdarzeniu to mamy tyle ekspertów, tak naprawdę, że sam się już w tym wszystkim, można powiedzieć, gubię. No właśnie, a zdarzenia drogowe to czasami są sekundy nieuwagi, które dzielą nas, to jest taka cienka granica między życiem a śmiercią, a potem ludzie w zaciszu swoich domostw, pijąc ciepłą kawę, są ekspertami, którzy potrafią rozstrzygnąć o czyjejś winie albo nie winie, prawda? Tak, tak. Od razu wskazują, patrzą na zdjęcie, mówią, ten skręcał, ten wyjeżdżał. No, od razu jest osądzenie, wyrok i osoba, sprawca jest z tego zdarzenia wskazany. A mówię, to są naprawdę różne czynniki, które gdzieś zaistniały na miejscu zdarzenia, dlatego pozwólmy spokojnie pracować osobom, które zajmują się zdarzeniami drogowymi. No właśnie, jak to jest z tym, tak żeby podsumować rozmowę, z tym robieniem krzywdy przez policjantów, kierowcom? No nie ma, z naszej strony, ze strony policjantów ruchu drogowego nie ma żadnej krzywdy i z tej krzywdy ze strony policjanta nie będzie. No tutaj jest apel tylko i wyłącznie do wszystkich kierowców, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, żeby pamiętali, że nie tylko oni sami są na drodze, są inni uczestnicy ruchu drogowego i jeżeli tych przepisów będą przestrzegać, to wszyscy bezpiecznie dojadą do swoich miejsc zamieszkania. A wówczas na miejscu nie pojawi się biała czapka i nie będzie tej mitycznej krzywdy. Tak, nie będzie mitycznej krzywdy, nie będzie mandatu karnego. Każdego, kogo interesuje motoryzacja i chce mieć realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, zapraszam do wstępowania w szeregi policji. Zostań polskim policjantem.